przebieg dla pamięci. I tak to krajobraz się przesuwa. O, matko i córko. Ale małą awarię mamy i właśnie jadę ją ogarnąć. Zaraz wam powiem, co się wydarzyło. Tak więc mała awaria jest, tym razem z układem kierowniczym mam jakiś problem. Pewnie będzie słabo wszystko widać, będzie trzęsło, no ale trudno. Mam taki problem, że raz zaczął mnie ściągać samochód, bus, w lewo, lewą stronę. Jakaś tu kurna BMW zasrana. Zaczął mnie ściągać w lewą stronę, to raz. Dwa, jakoś tak bardzo dziwnie czuję, jakby miał jakiś luz, kurczę, w kole czy coś takiego. A luzów żadnych nie ma, bo byłem na stacji diagnostycznej niedawno robić przegląd i mnie tam dosyć mocno wyszarpali. I nic tam się kompletnie nie dzieje. Więc cholera wie, nie mam pojęcia, w czym jest problem. Czy gorsza opcja padła maglownica, czy lepsza opcja, choć też kosztowna, coś się stało z oponami przednimi, a przynajmniej z jedną lewą oponą, bo w sumie najbardziej czuję ten taki luz dziwny, jak mnie jakoś szarpie na każdym jakimś zniesieniu, znaczy na każdym garbie na drodze, czy jakiejś dziurze, czy coś, po prostu wyrywa mi aż kierownicę, jakieś takie lekkie drgania, czuję w ogóle jakieś tak, no dziwacznie ten samochód jeździ, strasznie nerwowo. Natomiast co jeszcze ciekawego zobaczyłem, teraz mam, pewnie będzie znowu słabo widać, ale mam trzy kreski paliwa, czyli trochę tam wyjechałem, jakieś pewnie koło 40 litrów jest paliwa wyjeżdżone i zdecydowanie to osłabło, czyli tak jakby, no tutaj zbiornik jest zaraz za przednimi kołami, pode mną praktycznie. I zbiornik mam praktycznie pod dupą, to tak jakby, kurczę, trochę zeszło masy z tego przodu i zrobiło się to mniejsze, ten cały to, co czuję po prostu na tych kołach. Czuć ten efekt słabiej. Jak tego paliwa było full, to było czuć to naprawdę mocno, mówię. No teraz zdecydowanie słabiej. No nic, jadę w tej chwili na parking pod market, bo nie mam gdzie tego zrobić i chcę zwalić z dachu zapasówkę i spróbować przerzucić koła tył na przód. Zobaczymy, może to coś pomoże, może to coś zmieni, a może nie. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Chciałbym, żeby to coś zmieniło, bo to wtedy będzie oznaczało, że mam po prostu przednie opony do wymiany. Tylne jeszcze są całkiem super. Natomiast przednie już są słabe, coś co wam pokazywałem chyba we wrześniu czy w październiku, już nie pamiętam, kiedy ja to ostatnio nagrywałem update o oponach. No i te opony już są słabsze. Kto wie, może kurczę, faktycznie coś z tymi oponami jest już nie tak i coś tam się niedobrego dzieje. Przebieg jeszcze raz 275550, później tam jeszcze sprawdzę, ile te opony tak naprawdę przejechały do tej pory, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale to jest dobre ponad 30 tysięcy km. I no nie wiem, może kurczę, coś tam im już zaczęło dolegać, coś się tam z jedną oponą stało. Mam szczerą nadzieję, że tak właśnie jest, a że to nie jest problem jakiś z zawiechą, coś tam poważniejszego i droższego. Także zrzucam koła, zamieniam, zobaczymy. Koło mam na dachu, muszę je oczywiście z dachu zrzucić, co jest zawsze zabawne, no ale szczęście robi się to bardzo rzadko. Gorzej w sumie jest wrzucić niż zrzucić. Zmiana kółek nie jest taka prosta, bo kuźwa wszystkie śruby jakoś tak się dopierdzieliły przez tą zimę, że masakra. No ale walczymy, już jedno założyłem zapas, teraz pierwsze przednie zamieniam na tył. Także włączę się, jak już coś ogarnę. Połowa ogarnięta, jedno przednie już jest z tyłem zamienione. Teraz tak naprawdę zostało mi to koło, to na jego miejsce i to koło idzie do przodu w miejsce zapasu. Także myślę, że jeszcze z 20 minut i będzie ogarnięte. Aż umordowany jestem strasznie, jednak waży cholerstwo. No i jedziemy ostatnie, czyli zapas z powrotem wylatuje i wylatuje tylne prawe tym razem koło. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, czym zmieniać koła, to polecam taką lagę. To jest, nie pamiętam już jakiej firmy, to gdzieś kiedyś kupiłem dawno jeszcze, jak miałem tę czwórkę. Ta laga ma 60 cm, ona ma pół gniazdo półcalowe.
Jedna, druga cala naprawdę jest rewelacja. Kurczaki, bo bez tego to bym się skichał, a nie wymienił tych kół. Także laga to podstawa. No i mówię, ostatnie kółko, czyli zapasówka, robi wypad. Już idzie się na dach, nie będę wrzucał, bo nie mam siły. I wlatuje tylne od pasażera. No i zobaczymy, czy to cokolwiek dało. A to w ogóle do odkręcania nie mam w ogóle klucza do kół typowego, tylko używam zwykłej grzechotki. Jakieś kupiłem w promocji. To jest chyba jakiś Topex czy jakieś inne dziadostwo. Ale kurczę, grzechotka jest rewelacyjna. I naprawdę daje radę dużo szybciej niż jakimś takim zwykłym krzyżakiem do kół czy czymś takim. Także wolę szczerze odkręcać sobie tym. Nie, to się nazywa Drell, przepraszam. Nie Topex. Jakieś rzucanka na Facebooka, jakiś ten, że była promocja w jakimś obliczu, w czymś takim. Za 50 zł cały zestaw nasadek plus ta grzechotka. I naprawdę jest job twoje macie, jest mega mocna. I bardzo, bardzo też polecam, bo kurczę, myślałem, że ona się najszybciej podda. Już kilka nasadek połamałem, a grzechotka się dalej trzyma. Dobra, ściągamy. Tak wymieniam, czego używam, to używam jeszcze takich nasadek udarowych z Parkside'a. To też kiedyś w promocji kupiłem, też kiedyś pokazywałem chyba, wydaje mi się mocno, albo na blogu opisywałem. To jest taki zestaw trzech nasadek. Katuję to już, kurczę, czwarty rok chyba i dalej to elegancko trzyma. Elegancko działa, nie wyrobiły się, także są super. Jak gdzieś traficie, to warto kupić naprawdę. One normalnie tam gdzieś chyba z 60 zł kosztują, zająłem za nie chyba dwie dyszki. Także są naprawdę rewelacyjne. One są przy okazji mają do alusów te tuleje, czy oczywiście jest tutaj zbędne, ale są fajne, długie i naprawdę super robotę robią. Wymieniam te wszystkie we wszystkich autach, które mam, wymieniam koła, nie tylko tu w busie, ale tu w busie najbardziej dostają po dupie i jak na razie bez zarzutu. I miałem je przy te czwórce i tutaj i naprawdę są super. A drugich nasadek używam takich, miałem w komplecie z, to są w komplecie z Juli, też były 3, 17, 19, 21, takie do powodu kół. Z Juli kupowałem klucz udarowy, też do wymiany kół między innymi. Niestety jest zima, mam mało prądu, więc bez udaru dzisiaj walczę. Także to są też z kompletu, te są fajne, tylko strasznie krótkie i jak używam tego, tej nasadki, grzechotki, to po prostu palcami haczę o śruby i sobie uszkadzam palce, więc wolę te. Także naprawdę rewelka, bardzo polecam. Parkside, czyli matka własna Lidla. No, wracając jeszcze do tych kluczy, to jest taki zestawik. Świetle trochę wam pokażę. Parkside'owy, często to mają w promocji. A jak nie, to mówię normalnie, to tam kosztuje 50-60 zł. Rewelka, naprawdę świetne klucze. Te drugie to są te Hamrony. Hamrony, a gdzie trzecie? A tu jest. Pudełko jest ogólnie na 5 nasadek, ale dali tylko 3. W każdym razie to jest 17, 19, 21, też do kół akurat zestaw. I on był w komplecie właśnie z kluczem udarowym, elektrycznym, ale też można na pewno osobno to kupić. A ten zestaw Drella to tak wygląda. Mówię, już kilka nasadek rozpieprzyłem, a ta kurna grzechota trzyma po prostu jak porąbana. Tu są oczywiście kilka rzeczy dokupionych, jakieś te przeduszki, takie rzeczy, tego nie było. Były te nasadki, jakieś tu tam małe nasadki, na 1/4, 1/8 chyba cala, tak to jest. Jeszcze nie pamiętam, jakie są rozmiary, ale półcalowe i te takie mniejsze. O, takie gówna, tego to nie używam, zresztą widać, że tak nowe. Natomiast no to jest katowane i nic się z tym nie dzieje, kompletnie. Także naprawdę fajny klucz i zdecydowanie warto. A mówię, dałem za niego
za ten cały zestaw, no plus oczywiście to, co dokupiłem, ale jakby cała ta walizka kosztowała 5 dyszek równe. I choćby wyprzedaż Drell, nie wiem co to za firma, jakieś chińskie dziadostwo, ale naprawdę, naprawdę mocne i fajne. Dobra, to tyle jeśli chodzi o narzędzia. A co do kół, no to co, zmienione. Już zapasu nie wrzucam na dach, bo nie mam siły, tak jak mówiłem, ale idę jeszcze tylko ściągnę linki, które mam na dachu. Te wszystkie taśmy, które trzymały mi te koła, to koło zapasowe. I tyle, no i nic, jedziemy na jakąś jazdę próbną, zobaczymy, zatankuję się jeszcze do pełna, żebym wiedział, że to, że są te same warunki. Kurczę, tak jak mi to trzęsło tym kołami, trzęsło, szarpało, cholera, nie mam pojęcia. Nic tam szczerze nie widzę takiego, kurczę, co by się rzucało od razu w oczy, że coś gdzieś tam może być zerwana jakaś tuleja czy cokolwiek, więc Hugo wie, no. Miejmy nadzieję, że to opony, a nie maglownica. Także od taka bida. Sprawdzamy, będę aktualizował. Jeszcze dotankowałem. Masakra, jak to boli. No i jedziemy na test. No dobra, słuchajcie, wiem, że gówno widać, ale chyba naprawiło się. Chyba jednak winne były opony, a przynajmniej jedna opona, ta od strony kierowcy. To w sumie jest chyba ta opona, która była najsłabsza z tego co pamiętam, jak wam ostatnio na filmie pokazywałem. W każdym razie, no tak jak mówię, objawy były takie kurde dziwaczne. Ściągało mnie strasznie w lewo. Ciśnienie było dobre od razu tutaj. Wszystkich, którzy to zaraz napiszą, to uprzedzam, że ciśnienie sprawdzałem. Wyrównałem, wszystko było elegancko, zanim zacząłem szukać dalszej przyczyny. Pierwszy objaw to mówię, ściąganie na lewo. Drugi objaw był taki, że wszystkie garby, nierówności na drodze wyrywały mi po prostu kierownicę z rąk. Po prostu jakieś tak dziwaczne uczucie, jakby kurde było luźne koło. Poza tym jak jechałem, to ten samochód był tak niestabilny, starczyło delikatnie skręcić w lewo, nawet tam o milimetr i on już jechał w lewo i nie wracał na swój tor jazdy. Poza tym, kiedy odbijał w zakręcie, kierownicę puściło się, żeby kierownica wyprostowała koła, to wracała skokami, też tak bardzo dziwacznie, a w tej chwili jedzie normalnie. Jeszcze się przejadę kawałek obwodnicą z jakąś większą prędkością, żeby to sprawdzić, ale no kurczę, po takich wertepach w tej chwili pojeździłem, po takich garbach tutaj przy markecie, no rewelacja. Nic takiego się nie dzieje, więc kurde, no chyba jednak jak nie będzie to nic aż tak strasznie poważnego, tylko po prostu oponę jedną szlak trafił w jakiś dziwny sposób. Dziwne, bo mówię, nic na niej nie widzę kompletnie. Tam nie ma jakiejś guli, nie ma niczego, nie wiem, może jakieś kurcze w środku pękły jakieś druty czy coś, nie mam pojęcia kurde, co się stało. W każdym razie, no jak widzicie, krajobraz się przesuwa, kierownica stoi sztywno, nic nie muszę kontrować. Ja ostatnio wracałem z Karwińskich Błot do Gdańska, 70 km, mnie tak już ręce bolały od tego non-stop kontrowania, że po prostu dramat. A w tej chwili, o, rączki mam tu, w drugiej mam kamerę, nie telefon, kamerę. I kompletnie nic nie muszę korygować, jedzie normalnie, samochód prosto, nie ściąga. Także cholera. Chyba jednak była to kwestia opon. Dobra, na razie muszę kamerę odłożyć, bo tu zawsze stoją i zaraz wrócę. Dziś o dziwo nie stali. No ale w każdym razie wydaje się, że jest ok. Jak te opony wyglądają, to już dogram jutro za dnia, bo już naprawdę padam na ryj od tej wymiany tych kół i nie chce mi się, więc za to będzie lepiej widać. Dogram to jeszcze i zobaczycie sobie, jak wygląda. No i czekam je za zakup. No co najmniej dwóch opon. Myślę, że dwie wymienię, bo te, które założyłem w tej chwili na przód z tyłu, one spokojnie jeszcze pojeżdżą rok, a nie lepiej. Także zostawię je i nie będę ich na razie wymieniał. Będę teraz po dwie wymieniał, więc będzie zawsze trochę taniej. Tym bardziej, że ceny zwariowały tych opon. Oponki to są Imperiale Van Driver. Imperial All Season Van Driver, wielosezonowe, pokazywałem je wielokrotnie, ale mówię, jeszcze to dogram. Dobra, wróciłem. Kurczę, stoją wszędzie, łupią, kurczę, muszą nas zbierać. Z podatków już im za mało. Dobra, także tak to wygląda. Wydaje się, że po prostu szlak trafił oponę.
Dziwne, naprawdę dziwne, bo pierwszy raz się spotykam z taką awarią opony, tak dziwną awarią opony, żeby, mówię, kurczę, wyrywało kierownicę, żeby samochód był tak niestabilny, zachowywał się, jakby miał luźne koło, dosłownie luźne koło, niedokręcone, tak to pływało wszystko, kierownica, a teraz jeździ, kurczę, no rewelacyjnie. No nie chcę zapeszać, cholera jasna, no ale już teraz przejechałem parę kilometrów i nic się kompletnie nie dzieje. Gdyby tak cały czas jeździł, to w ogóle bym nie wiedział, że cokolwiek jest nie tak, a w tej chwili jedzie super. Będę musiał się jeszcze tylko z ciśnieniem pobawić, bo tu mam w tej chwili z przodu za dużo, bo na tyle zawsze jest więcej, 4,2, a z tyłu 3,8 bodajże, i w tej chwili tak jest taka zamiana, także przód muszę trochę spuścić, tył trochę dopompować, no ale to tam jest już pierdoła. Od tyle, tak to wygląda, także dogram jeszcze aktualizację jutro, za dnia, jak będę zakładał, koło na dach, to zapasowe. No ja pokażę wam, jak te opony aktualnie wyglądają. Także widzimy się z wami za chwilę, a ja jutro to będę nagrywał dalszą część. Mamy kolejny dzień. To jest ta opona, która wydaje mi się, że ona uległa uszkodzeniu. Chociaż kompletnie nic na niej złego nie widzę. Nie mam pojęcia, szczerze, czy to ma winę, czy nie ma winy. Na razie przejechałem w sumie niewiele, bo kilkanaście kilometrów, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy to problem rozwiąże. Jeszcze pokażę, jak druga wygląda. Trochę jest obłocona, no ale coś tam widać. To jest z drugiej strony, to jest ciut lepsza, ciut mniej zużyta, i ta była po stronie pasażera, a tamta była po stronie kierowcy, raz zamieniłem stronami tego koła. No, tak to wygląda. Nie, przepraszam, to jest opona od strony kierowcy, dobra, te nie są stronami zamienione, tylne są zamienione stronami, czyli to jest ta opona, która mi jakieś tam problemy stwarzała. Bo tak patrzę, kurczę, że tu jest ten ogranicznik, czyli ta jest bardziej zużyta od tamtej. No nie wiem, pojeżdżę, zobaczę, mam nadzieję, że problem nie wróci i po prostu wymienię te opony, dwie tylne na nowe, a z przodu na razie zostawię, zresztą pokażę raz, jak z przodu wyglądają. Tu są te, które były na tyle, jak widać, tu jest bieżnik dużo, dużo wyższy. Ten ma, z tego co pamiętam, gdzieś tam około 7 mm jeszcze. I tu druga oponka, ta tak samo, ona praktycznie w identyczny sposób są zużyte. Także od tyle. Teraz pozostało mi jeszcze to koło wrzucić na dach. Zaraz wam pokazuję, bo parę osób pytało, w jaki sposób wrzucam koło na dach. Dobra. Ogólnie do przymocowania pasów tego koła na dachu używam takich pasów w zwłokach transportowych i między innymi te pasy też wykorzystuję do tego, żeby wrzucić koło na dach. Przy tym moim bagażniku dachowym mam taką rolkę. Ona jest ruchoma. Przeciągam przez to pas i po prostu wciągam jak bloczkiem do góry po drabince i tyle. Także na tej zasadzie to robię. Zaraz wam pokażę wszystko. A muszę mieć ręce wolne do tego. Mam szczerze nadzieję, że kąt kamery jest dobrze ustawiony i że coś będzie widać. To sobie przeciągam po prostu. Podhaczam koło i wciągamy. Koło cholera waży, nie wiem ile, ale dwie dychy spokojnie, jak nie lepiej. Jest to zbyt skomplikowane, aczkolwiek ja wiadomo, trochę trzeba się namęczyć, żeby to zrobić. I teraz na pasy mocujemy i tyle. Przeciągam to zawsze tu między, wiem, że gówno widać na pewno, ale przeciągam to sobie zawsze między belkami, tak żeby to było jak najbardziej sztywne. No i żeby się nie przemieszczało przede wszystkim.
Na wiosnę te pasy bym musiał wymienić. Rok już je prawie tutaj mam. Co roku zawsze na wiosnę je po prostu zmieniam, żeby zachować ich sprawność. Zimno dziś jak cholera. Ręce zgrabiałe. No, zahaczę o belki, drugi pas z drugiej strony do równowagi. Naciągnąć porządnie i koło się trzyma. Przetestowane, 3 lata tak jeżdżę i nic się z tym kompletnie nie dzieje. Szczerze, kompletnie nie wiem, czy jest cokolwiek widać, bo ja ledwo widzę. No ale takie warunki. Myślałem, że wcześniej mi się uda to dzisiaj zrobić, ale niestety. No, pasy są napięte, naciągnięte, od czasu do czasu oczywiście włożę na dach. W zasadzie przed każdą jazdą i sobie sprawdzam, czy tu czasem coś się nie poluzowało, nie pękło, nie przerwało. Muszę mieć pewność, że tu wszystko jest w porządku. Tyle, tak to działa i musi działać. Dobra, jeszcze szybki rzut oka w papiery, 241, 482, wtedy były zakładane, październik 20 roku, czyli no 3, prawie 3,5 roku, pół roku temu. Przebieg mamy 275,562. Co szybko liczę, 34 tysiące kilometrów, jeśli dobrze policzyłem, 34. No, od tyle, tak to wygląda, prawdopodobnie mówię o pełnej szlaktrafie, aczkolwiek będę jeszcze trochę jeździć, chciał się przejechać, zrobić te kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby potwierdzić, czy to faktycznie problem minął i już nie wróci, no i wtedy będę kupował nowe opony. Dzięki za oglądanie i jeżeli ktoś może polecić jakieś opony podobnej, nazwijmy to klasy, jak te, które miałem, czyli Imperial Van Driver, All Season, chodzi mi o wielosezonowe, w jakiejś przystępniejszej cenie niż w tej chwili są te Imperiale, bo one teraz kosztują dziadowsko, to bardzo proszę w komentarzach o jakąś podpowiedź. Dzięki, na razie.